Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Superfoods, czyli chciałam Wam zaproponować, jak zrobić zupę rybną. Jest to bardzo zdrowy przepis, bardzo dobry. Jest to superfood, czyli jedzenie na odporność. Jest to już taka wersja świąteczna, ponieważ ten przepis chciałabym zadedykować na święta zbliżające się Bożego Narodzenia. Jest to moja wersja zupy rybnej, także bardzo serdecznie zachęcam Was do przygotowania, co będziemy potrzebować. Zupę rybną przygotowujemy z warzyw świeżych oraz z ryby. Mam tutaj przygotowany kawałek świeżego łososia, który jest zamrożony, ale on się odmrozi, także taki kawałek ryby myślę, że do zupy będzie adekwatny i dobry. Do tego drugą rybą to będzie minta i filet bez skóry, także dwie takie mrożone połówki ryby spokojnie wystarczą, bo zrobimy dosyć duży garnek ryby, także to jest taki przepis dla na przykład 10-osobowej rodziny, tak jak wszyscy, słuchajcie, przyjeżdżają na święta, no to taki przepis polecam. Można jeszcze dodać do tego na przykład jeszcze jakiś inny kawałek ryby, jeżeli znajdziecie, także na razie te dwa, one się tutaj rozmrażają sobie. Do tego będzie potrzebna też czerwona papryka, kawałek selera, dosyć taki duży, tu mam kawałek, dwie marchewki się przydadzą, jedna pietruszka, jedna cebula, dosyć duża, imbir, oczywiście też będzie potrzebny do tego, duża główka czosnku, oczywiście wszystkiego nie wykorzystamy, tylko na razie pokazuję Wam składniki, dwie cytryny się też przydadzą, świeża pietruszka, koperek, sól, pieprz oraz przyprawy, które ja tutaj przygotowałam. To są różne przyprawy, właśnie takie jak liść laurowy, oregano, pieprz czarny, może być ziele angielskie, zioła prowansalskie i papryka ostra mielona, ponieważ to będzie bardziej ostra zupa rybna. I do tego jeszcze do wzmocnienia rosołek, na przykład drobiowy, jedna albo dwie kostki, także się też przydadzą. Świeży pieprz mielony i do tej zupy rybnej polecam ugotowanie dużego garnka ryżu. Jest to po prostu idealne połączenie właśnie zupy rybnej z ryżem jaśminowym, ale białym. Jaki tam macie, po prostu tarowała, tylko po prostu sobie pokroję ten czosnek, żeby otworzyły się aromaty i żeby ta zupa była pyszna, tak? Można tak powiedzieć. To kroimy na plasterki. Tak sobie kroimy. Dobrze, kroimy ten czosnek. Ok, no, takie mniejsze, różne, takie jak chcecie. Nie martwcie się, ona się odmrozi. Za jakiś czas będzie już odmrożona. Natomiast w krojeniu do zupy rybnej jest mi się lepiej kroi takie kawałki, jeszcze troszeczkę zamrożone. Bo jak ryba jest bardzo świeża i bardzo, bardzo miękka, to wtedy bardzo ciężko się też kroi. I teraz ten sok z cytryny, słuchajcie, ja wlewam tutaj, zalewam tą rybę z sokiem z cytryny. Jeszcze można z tym trochę jeszcze więcej. O, jeszcze zobaczcie, ile soku zostało. Jest bardzo smaczny, wyrazisty, z przyprawami. Także teraz do tej części wywaru, który jest, słuchajcie, będę dodawała właśnie już pokrojoną w kawałki rybę. Także teraz dodaję właśnie do tego wywaru rybę, która będzie się gotowała przez 10 minut, żeby się nie rozpadła, żeby była miękka. Także teraz dodajemy sobie powoli, delikatnie. Praktycznie ugotowana w tym momencie. Tak 10 minut na wolnym ogniu. I widzicie, już się zaczyna troszeczkę rozpadać. I to jest przepis właśnie Superfoods, także bardzo serdecznie zachęcam Was do przygotowania takiej zupy rybnej. Jest w smaku wyśmienita, bo już ją próbowałam, także to jest taki przepis dla Was. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego dnia.